Następnie możesz prosić, by cię zwolniono. Muszą to zrobić rodzice, nie dzieci. Nie jestem przekonany do tego, ale to rodzice muszą to zrobić. Muszą powiedzieć: chcę, żeby zwolniono moje dziecko ze wszystkiego, co jest wbrew moim przekonaniom religijnym. Podpisz oświadczenie i zanieś do szkoły. Jak 50 czy 60% klasy ustawi się na korytarzu, to nauczyciel szybko stwierdzi, że trzeba pominąć ten rozdział. Ktoś kiedyś zadzwonił do mnie mówiąc: panie Hoynt, moja córka, drugoklasistka, widziała pana wykłady prawdopodobnie 50 razy. Potrafi je cytować. Już wiem, dlaczego dzieci na okrągło oglądają ten sam film. Powiedział: zadzwoniła do mnie nauczycielka córki i powiedziała: proszę pana, za każdym razem, jak mówię w klasie o czymś, co wiąże się z ewolucją, pańska córka zatrzymuje mnie i mówi: proszę pani, to nie tak. Chcę, żeby pan wiedział, że będę pomijać ewolucję, kiedy to dziecko będzie na moich lekcjach. Moja pierwsza myśl była taka: wspaniale. A potem pomyślałem: dlaczego wysyłamy drugoklasistów na wojnę? Dlaczego to nie rodzice toczą tę bitwę? Wiesz, drugoklasista ma pójść na lekcję, otworzyć podręcznik i wierzyć w to, czego się z niego uczy. Dlaczego pozwalamy na kłamstwa w podręcznikach? Dlaczego pozwalamy uczyć kłamstw? Nie okłamuj dzieci. Skontaktuj się z Joe Bakerem. Pomaga organizować spotkania, na których dzieci zapalają się do zrobienia czegoś w swoich szkołach. Joe zaprosił mnie do szkoły średniej w Pensylwanii. Sala mieściła 1000 osób. Przyszło 1500. Dyrektor rwał włosy z głowy, zdenerwowany. Myślał, że strażacy mnie zaaresztują i posadzą. Odesłali jakieś 300 osób. Mówiłem tam przez 2 godziny. Joe Baker wszystko zorganizował. Od tego czasu jest rozpalony dla Boga. Skontaktuj się z nim. Spytaj, co mogę zrobić w mojej szkole. Joe może ci pomóc zacząć. Oto praktyczne kroki. Możesz dać nauczycielowi film do obejrzenia w domu. Możesz się za niego modlić. Uczenie to trudna praca. Mój brat po 34 latach powiedział: Kent, to już nie jest fajne. Nie mogę się doczekać, jak to rzucę. Uczy w szkole publicznej w Illinois. Moja mama też uczyła w szkole. Zaproś nauczycieli na seminarium o stworzeniu. Zachęć ich, by zadzwonili do mnie z pytaniami. Możesz zapytać moją sekretarkę. Zajmuję się pytaniami cały dzień i północy. Chętnie pomogę. Poproś, by zaprosili do szkoły mówcę opowiadającego o stworzeniu. Mam listę nazwisk ludzi, którzy przemawiają na temat stworzenia. Chętnie wyślemy kogoś. Niektórzy z was mogą startować do komisji szkolnej. Mógłbyś wpływać na wybór podręczników przez komisję. Uchwalać lub wprowadzać przepisy o dokładności książek. Biblia mówi: strach przed ludźmi zastawia sidła. A mamy sporo chrześcijan, którzy boją się co cokolwiek zrobić ze strachu, że ktoś nie będzie ich lubił. Mamy być chrześcijanami, wiesz? Apostołów też nie lubiano, ani Jezusa, nieprawda? Naszym zadaniem jest robić to, co właściwe. Rezultaty zostaw Jemu. Możesz próbować nawrócić nauczycieli lub uczniów. Możesz napisać do wydawcy. Sam tak zaczynałem. Pracowałem w fabryce M&A. W gazecie ukazał się artykuł, który mówił: odnaleziono kości dinozaurów sprzed 80 milionów lat. Napisałem swój pierwszy list do wydawcy. Nigdy wcześniej nie pisałem takich listów. Napisałem: te kości dinozaurów pochodzą z potopu Noego sprzed 4400 lat. Wyglądało, jakbym zabił świętą krowę. Przez następnych 6-8 miesięcy obrażano mnie werbalnie w tej gazecie w każdy możliwy sposób. Pisałem listy tu i tam, inni ludzie też pisali. W końcu uniwersytet zaprosił mnie na debatę. Kilka kościołów zaprosiło, bym przemówił. A teraz, 14 lat później, mam 30 osób personelu i 20 telefonów tygodniowo. To szaleństwo. Toczy się wojna. Włącz się. Znajdź coś, co możesz zrobić. Możesz ofiarować książki o stworzeniu bibliotece publicznej lub szkolnej. Co tydzień dostajemy listy i telefony, że ktoś się nawrócił, bo obejrzał DVD lub przeczytał książkę, którą znalazł w bibliotece. Ofiaruj coś.
Możesz przeszkolić innych, by używali kreacjonizmu jako narzędzia ewangelizacji. Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich będzie grozić procesem, jeśli ktoś będzie próbował uczyć o stworzeniu. Wiedzą, że przegrają, ale to nie ma znaczenia. Fakt, że będzie proces, to duży koszt dla szkoły, więc Unia, choć wie, że przegra, grozi procesem, czasem nawet pozywa. Wie, że szkoła się wycofa w obawie, że nie będzie mieć pieniędzy na obronę. Wygrywają zaocznie. Twierdzą, że nauczyciele mogą uczyć tylko wtedy, gdy mają ostateczny program. To kłamstwo. Program zaczyna się wtedy, gdy zamykają się drzwi klasy. Każdy nauczyciel omawia w klasie rzeczy, których nie ma w podręczniku. Inaczej nie można uczyć. Twierdzą, że nauczyciele nie mogą poprawiać programu. To kłamstwo. Stale to robię. Uczyłem przedmiotów ścisłych przez lata. Zawsze robiłem poprawki w książce do matematyki. Zwodzą ludzi, by myśleli, że ewolucja to święta część nauki, której nie wolno kwestionować. Używają presji rówieśniczej lub ośmieszają, by liszyć tych, którzy sprzeciwiają się kłamstwom w podręcznikach. Jeśli chcesz coś zrobić, bądź przygotowany na sprzeciw ze strony wroga. Szatan zaciekle broni teorii ewolucji. To fundament wielu różnych rzeczy. Roger DeHart, nauczyciel przedmiotów ścisłych w szkole średniej w Burlington, usłyszał, że nie może informować uczniów o błędach w podręcznikach, używając do tego bieżących czasopism naukowych. Jeśli czasopismo naukowe mówi to błąd, on nie może mówić o tym uczniom, bo książka mówi, że to prawda. Niektóre kłamstwa wykazano już 100 lat temu. Kevin Haley, nauczyciel biologii, stracił pracę za wskazywanie błędów w podręcznikach. Baylor University wyrzucił Williama Dembskiego tylko za to, że uznawał inteligentny projekt. Powiedział, że musi być jakiś projektant. Forrest Mann był autorem naukowym przez 20 lat. Pisywał do National Geographic, Science Digest, do 60 magazynów i gazet. Odmówiono mu pracy w charakterze autora artykułów naukowych do Scientific American tylko dlatego, że był kreacjonistą. Rod Laveque w Faribault został przekwalifikowany, bo wątpił w teorię Darwina. Powiedziano mu, nie chcemy, by uczył pan biologii, skoro wątpi pan w teorię Darwina. Dan Clark z Lafayette zwolnił się, bo upomniano go za uczenie o alternatywie dla ewolucji. Administrator Ed Allard powiedział, że ma nie wprowadzać kreacjonizmu na lekcjach. A propos, panie Allard, musi pan zmienić pracę. Możemy dać panu pracę, jeśli lubi pan ciężko pracować. Clark odpowiedział, rezygnuję, nie przyjmuję tej oferty. Dean Kenyon był przez 10 lat profesorem na Uniwersytecie w San Francisco. Uczył przez lata. Napisał książki o tym, jak wspaniała jest ewolucja. Był ikoną ewolucji dla ewolucjonistów. Ale któregoś dnia się nawrócił i wyrzucono go. Powiedział, hej, pracuję tu 20 lat, nie możecie mnie wyrzucić. Zredukowano go do asystenta w laboratorium, do mycia próbówek. Musiał przejść proces sądowy, żeby odzyskać pracę. Tylko dlatego, że zwątpił w teorię Darwina. Nie myśl więc, że to będzie łatwa droga, ale są rzeczy, które możesz zrobić. Zrób coś w swoim regionie. Jest wiele praktycznych kroków. Obejrzyj DVD numer 4. Dlaczego ta teoria jest niebezpieczna? Ponieważ to zła nauka poparta kłamstwami. Po drugie, przynosi zły owoc. Wszystkie skutki ewolucji, o których wiem, są złe i niegodziwe. Uczymy dzieci, że są zwierzętami. Uczymy je, że nie ma moralnych standardów, że nie ma absolutu. Czego się można spodziewać? Ta teoria doprowadziła bezpośrednio do komunizmu, humanizmu, marksizmu, nazizmu, socjalizmu i nadchodzącego nowego porządku świata. O zagrożeniach płynących z teorii ewolucji powiemy więcej na następnej sesji. To nie jest tylko głupia idea, jest niebezpieczna. Będziesz w szoku, jak zobaczysz, ilu ludzi zmarło z jej powodu.
Dlaczego prowadziliśmy wojnę w Wietnamie? Dlaczego walczyliśmy w II wojnie światowej? Dlaczego wybuchła I wojna światowa? Dlaczego zwalczamy komunizm? Ilu ludzi zabił Hitler? Ilu Stalin? Do zobaczenia. A teraz przejdźmy do zagrożeń płynących z teorii ewolucji. Zacząłem odpowiadać na pytanie, dlaczego ewolucja to niebezpieczna teoria? Mówiliśmy o fakcie, że to zła nauka oparta na kłamstwach. Dzieci nie uczą się myśleć, gdy poznają teorię ewolucji. To jakbym poprosił